Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Eldora Plays w Far Cry 3. Pamiętacie, w ostatnim odcinku ledwo uszliśmy z życiem. Dzięki w sumie szczęściu. Zapalniczką, którą kiedyś chciał nas z was podpalić. Gdy ratowaliśmy... naszą dziewczynę, nie pamiętam jak ma na imię już, bo już tak długo z nią nie gadałem, więc... W każdym razie zapalniczkę tę miałem w kieszeni i tam trafił was wtedy, gdy chciał mnie zabić. Na szczęście mu się to nie udało właśnie, bo zapalniczka przejęła cały impet. I teraz mamy się spotkać właśnie z Citrą. Przypominam, że to siostra wasa. Także Was i Hoyt cieszyli się z mojej śmierci. No i znów jakaś psychodeliczna wizja. Idź drogą. No dobra. Wow. Co się dzieje? Mogę tu wejść? Your senses can cloud the paths. You walk their paths instead of your own senses. But I can feel the fire in you. Co to jest? What the hell is that thing? Oh, to ten potwór z opowieści. One! O nie, nie! Zaraz ktoś tu biegnie. Nie. Ja mam jakieś inne strzały? Oh.
strzelam w maskę, strzelam, strzelam. Udało się? Masakra! Gin. O, tego się nie spodziewałem. No dobra, kiedyś myślałem, że tak. To coś może między nami być. Ale w spodniach jestem. Bez sensu. O, mam tatuaż z tym, ze sztyletem. You live for battle. Every man you fight dies and deserves to have his life taken from him. You wear the tatau. You feel the jungle around you. You are Rakyat. Across this island, Boss and his pirates enslave the bodies and the minds of the Rakyat. Our guns do not stop until Boss falls at our feet. We are the warriors of the Rakyat, and I will lead you to glory. O, kochani, dotrzyj na wyspę Wasa. Tam jest wyspa Wasa. Uplokowano 13 umiejętności ostatnich. Stąd też oczywiście coś na pewno. Podwójna śmierć. Ziemi rewolwerowiec. Ukradnie pisać, wykorzystaj go, by wysłać na tablet świat. Weźmiemy to oczywiście. No i ładnie. Czyli po prostu trzeba dalej nacisnąć szybko lewy przycisk myszy. Świetnie. O, bierzemy to. A, to jest właśnie ten. Próba zabicia tych dużych typów. Dodatkowy segment zdrowia, jak najbardziej. I jeszcze jeden segment zdrowia. Potem może się coś przydać. Ciułacz, zbieraj większe kłopoty z ciał, to nie. Handlowiec, to też nie. I ten jak ninja. Weźmiemy sobie i to. Dobra. Pięknie. 5 pasków zdrowia mam. Kosa dla ciebie. To mam łuk tylko. Okej, wszystko. A w sumie ten łuk faktycznie się przydał. Co by się przydała w sumie? Raczej snajperka z tłumikiem.
Tam są kolesie. I tamten tamten snajperzyna. Trudno, będzie atak frontalny. Ach, ta kula. Ale okej. Dobra. Jeszcze sobie tylko lecznicze. 7. Tędy. Byliśmy tu przecież. Stąd uciekaliśmy, jakby nie było. Znajdź i zabij Wasa. Myślę, że to nie będzie łatwa sprawa. Surprise, motherfucker! You didn't think I knew you were coming, right? I am so disappointed! You showed so much promise, Jason! Shit! Whoa! No ładnie. Snajperzy gdzieś są. Kurde. No wolałbym, żeby tam ogniowe akurat. Faktycznie. Jest apteka. Tygrys coś załatwi. Dobra, tygrys chyba załatwił swoje. Czy załatwił, zrobił. Dobrze, dobrze. Sorry, tygrysie, ale... Boss! Boss, where are you? Come out and face me! Peekaboo, motherfucker! Wbił we mnie nóż? Ale chwila. Wow.
What kind of man are you? The world is on a diagonal. I am the balancing point. Where your massacre lies, you thought you had your finger on the pussy tree. But hermano. Bauer. Are you enjoying my sister's company? Huh? She's gonna make a warrior out of you. You're so fucked, Jason. Come on. Pull the trigger. Come on, motherfucker. Pull the trigger! You are me. Jakie to jest posrane? He left me the tribe, his birthright. Poet Volker lured him away with money, drugs. He became a monster, but he was still my brother. Poet will pay for what he has done. To you and to my brothers, I will bring you his head. What of your friends? We'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? I met a spy named Willis who can sneak me onto Hoyt's island. Clever. The Rakia will miss you not being here. Oh, will they? Return to me. To my people. Soon. Jason! You're leaving so soon. Dennis, I... You're busy working with Citra? We are not unlike each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. Mm-hmm. I worked as a mechanic in a garage. They tried to make fun of my accent. The owner, he tried to pay me less
than the other mechanics. They were not as skilled. I, who was raised among the generals of Liberia, they tried to treat me less than them. But I know who I am. Look at me now. Citra. She has freed me. W tym miejscu zakończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Eldar Plays w Far Cry 3. Trzymajcie się kochani, pa pa!